Czytamy z Filla Pasu Kusumanjali, werset 96. To jest werset. Narayan Maharaj zawsze tak mówił. Tak pięknie. Tvaivasmi. Jestem Twój. Nie mogę żyć bez Ciebie, o Devi. Znając to, wiedząc to, zabierz mnie i umieść przy Twoich lotosowych stopach. W tych wersetach Vilapa Kusumanjali Śrila Raghunath Das Goswami postrzega siebie w swojej duchowej formie jako Tulasi Manjari. I w tym samym czasie jednocześnie błogosławi transcendentalną służbę oddania jako członka rozrywek Rady Kryszny, zabaw Rady Kryszny. Kiedy ta jego wizja znika, on zaczyna lamentować i rozpaczać za stopami, lotosowymi stopami Swamini, aby ponownie osiągnąć pozycję sługi. Do tego ja chciałem coś dodać. Proszę, dodaj. Słyszałem pewien bhajan. Najpierw to był bhajan o Krysznie. Nie miałem zbyt dużego zainteresowania tym. Lubiłem to. To było fajne. Ale nie bardzo interesujące. A kiedy zacząłem słuchać bhajan o Radzie, to zaczęło dawać mi ulgę. A kiedy zaczął się bhajan o Radzie Krysznie, widziałem ich, zacząłem widzieć ich zabawy, ich lile. Wtedy moje zainteresowanie dla tego zwiększyło się jeszcze bardziej. Zatem myślę, co to jest? Dlaczego ja lubiłem bhajan o Krysznie, ale teraz nie lubię, a teraz mam tak dużo uczuć odnośnie bhajan o Radhice. Ten kirtan był wspaniały, a później pojawiło się gloryfikowanie Radhara. I kolejny bhajan był o lilach, które są zabawach, które są pomiędzy Radą i Kryszną. I mój umysł był bardziej skoncentrowany na tym, a kiedy słuchałem to. Dlaczego? Ponieważ Tvaivasmi. A Radhika jest będem Twój. Jestem Twój. Jesteś moja. Jestem Twój. Nie wiem, co robić. Jestem bezużyteczny. Ja nie mam wiedzy o tym, co powinienem robić. Ale moja jedyna nadzieja jest to, że jestem Twój. Jestem Twój. Być może zabierzesz mnie, umieścisz przy Twoich lotosowych stopach, abym mógł zrozumieć Ciebie. I o Tobie, mogę zrozumieć o Tobie i o Twoim kochanym. Kim jest tym kochany? To jest dostępne dla tych, którzy posiadają skupienie jedynie na tym. Ty kochasz go. Pokazujesz mi, w jaki sposób go kochać. I to jest powód tej miłości. I dajesz tą łaskę, poprzez którą możemy to zrozumieć. Ja nie mogę wyjść z tej medytacji o Tobie, o Twoim kochanym. Ponieważ jestem Twój. Nie posiadam żadnych kwalifikacji. Nie mam pojęcia, jak tam się udać. Nie rozumiem tego. Jak udać się tam, żeby Ci służyć. I mimo wszystko nie mogę tego
Nie mogę tego utrzymać. Tak jak wiemy, dziecko, mała małpka trzyma się swojej mamy. I kiedy zgubi, upuści dłoń swój uchwyt, wtedy mama jest, kontakt z mamą jest stracony. Ale mały kotek nie musi trzymać się swojej mamy, bo co robi jego mama? Ona trzyma go w swoich ustach i prowadzi go. Zatem to ty musisz złapać mnie i nieść mnie. Co zatem jest kwalifikacją, abym wykonywał moją służbę? Przecież nie jestem bardzo kwalifikowany. Nie możesz tam udać się sam. Tak, nic, nie mam kwalifikacji. Jest tylko jedna nadzieja w tym, że jestem twój. I ciągle nie rozumiem tego, że mówisz, żeby powiedzieć, jesteś moje. Ja czuję jedynie, że jestem twój. Wiemy od Mahajanów, że ty jesteś mój, jest wyższe od ja jestem twoje. To jest coś więcej niż ty jesteś moja. Kiedy ja mówię, ty jesteś moja, wtedy odpowiedzialność spływa na mnie, aby dbać o ciebie. Ale czuję, że nie jestem zbyt kwalifikowany. Ja mówię tak mało. Ja czuję to, że jestem twój. A ty dbasz o mnie, ponieważ ja myślę, że nastrojem Radhiki jest, jesteś mój. Ona mówi do Kryszny, jesteś mój. I Mahajanowie mówią, jestem twoja. I to jest nastrój Chandravali. Dlaczego oni to mówią? Ponieważ ja widzę, że nie mam kwalifikacji, żeby powiedzieć, jesteś moja. Więc mówię, jestem twoja, jestem twój. Kwalifikacja, która jest potrzebna do złapania, ta kwalifikacja, żeby powiedzieć, jesteś mój, ale ja nie mam tej kwalifikacji, aby dbać o ciebie. Zatem nie mam kwalifikacji, aby dbać o ciebie, ale ja chcę mieć tą kwalifikację, żeby żyć przy twoich lotosowych stopach. Pewnego dnia przyjdzie dzień w moim życiu, kiedy ja powiem, jestem twój. Pewnego dnia przyjdzie ta akceptacja mnie i zostanie dana mi służba dla twoich lotosowych stóp. Dlatego proszę myśl o mnie, moja swamini, proszę służ mi. Ja zawsze myślę, jestem twoja. Dbaj o mnie. Patrz na mnie. Przewodź mi. Pokaż mi drogę, którą mogę dojść do ciebie. Radhe. W tym wersecie Vilapa Kusumanjali Śla Raghunath Das Goswami dostrzega swoją swarupę, duchową formę kotulacji Manjari. Widzisz, Raghunath Das Goswami jest swoją formą duchową sadaka, jako sadaka deha. Nie jest, jest swojej formie jako sadaka deha. A tulasi manjari to jest jego siddha deha, forma duchowa. Kiedy jesteśmy w formie sadaka deha w ciele fizycznym, myślimy w ten sposób. Nie mam kwalifikacji, aby być w moim siddha deha, w ciele duchowym. Jestem twój, swamini. Kiedy przyjdziesz, przyjdzie ten czas, kiedy ja przyjdę do ciebie i pokażesz mi moje duchowe ciało i zacznę żyć w nim. Jestem twój. O, swamini, jestem twój.
Sprawę bym zrozumiał moje duchowe ciało Siddhadeha. Kiedy to pojawi się? Taki jest płacz. Dlaczego nie pomagasz mi, żebym był w moim ciele duchowym? Dlaczego nie pokazujesz mi, jak żyć w tym? Dlaczego nie dajesz mi służby? Ponieważ nie znajduję się w moim Siddhadeha, ciele duchowym. I ta relacja jest bardzo bezosobowa. To plastikowe ciało nie może wykonywać żadnej służby dla ciebie. Wiem to. Zatem ty mnie nie widzisz. Nie dbasz o mnie. Kiedy ten czas przyjdzie, kiedy ja rozpoznam swoje duchowe ciało i zacznę w nim żyć, jestem twój. Nigdy nie zapomnę tego, że jestem twój. Nie zrobię nic takiego. Jestem twój. Będę mówił tylko tobie. Jestem twój. Nie nikomu innemu. Nawet nie będę marzył o tym. Czecho. W wersetach Vilapaka Sumanjali Śrila Raghunath Das Goswami dostrzega swoją słuchową formę jako Tulasi Manjari i jednocześnie błogosławi, jest błogosławiony przez transcendentną służbę oddania dla Rady Madhawy w ich zabawach. To są ich zabawy. Kiedy ty widzisz to, co się dzieje, dlaczego? Kiedy ona widzi? Wtedy, kiedy wchodzi w swoje Siddhadeha, ciało duchowe. I wtedy mówisz, jestem twój. Zobaczę cię i będę cię słuchał, kiedy przychodzisz. I kiedy... I kiedy jesteś w Siddhadeha, ona przychodzi. I w Siddhadeha musisz wykonywać swoją praktykę w tym nastroju. Nie wychodzisz z tego nastroju pod w żadnych okolicznościach. I to jest mój nastrój. Wtedy mogę być w Siddhadeha. Siddhadeha jest ciałem testującym. Czy chcesz tego? Jak mogę wierzyć w to, że tylko chcesz? To jest to, co robisz w swoim codziennym życiu. To jest punkt Gurudev. To jest to, jak się zachowujesz. Ja jestem wszędzie, mówi Bóg. Gdzie Kryszny nie ma? Czy jest jakieś miejsce, gdzie On nie istnieje? A tam, gdzie jest Kryszna, tam również jest Radhika. Jak długo Kryszna może żyć samotnie, bez Radhiki? Zatem Radha i Kryszna są wszędzie w świecie duchowym. Więc jak zachowujesz się w swoim Siddhadeha, aby wejść w Siddhadeha? Rama oznacza Rameti Ram. Ten Ram to jest mantra Radhiki. Mówiąc, kiedy mówisz Ram Radhikaye, to jest Radha mantra. Radhikaya oznacza Shri Ram. Rama jest bicz mantrą Radhiki, ponieważ to jest Rameti Ram. Ra oznacza Radhe, a Ma oznacza Madhavę. I wtedy pojawia się Raman. I wszystko inne jest Rameti Ram.
Kiedy są w Raman, wtedy pojawia się Ram. To nie jest Maha Mantra. To jest Rama i Krishna albo Balarama i Krishna. Oni są w Raman. Kiedy są razem. Wtedy nie ma nic więcej poza tą lilą, zabawą. Saki, Sahajaris i Manjari pomagają im. One także tańczą. Saki tańczą. Sahajari tańczą. Manjari patrzą za swoją swaminę. Czego ona potrzebuje i jak jej służyć. Oni patrzą jedynie na ich piękny taniec. Piękne spotkanie. I jedynie medytują o tym. To jest praca Manjari. Nie są zainteresowane tańczeniem, dotykaniem się nawzajem. Nie mam zainteresowania w tym, żeby dotykać rękę Kryszny albo tańczyk. Nie, nie. Ich zainteresowaniem jest jedynie Radhika. I patrzą, jedynie kiedy, czy ona potrzebuje coś i co ona... Patrzą, kiedy ona potrzebuje i co ona potrzebuje. I to jest to, do czego muszę się przygotować. Pewnego razu Radhika zapomniała zabrać swoje bransoletki, ale nic nie powiedziała na ten temat. I kiedy tańczyła, usłyszała, że z jednej z jej stopy nie dostaje się dźwięk dzwoniących bransoletek. I Manjari zrozumiały to natychmiast, że tam nie ma tych bransoletek. I ona, ta Manjari, natychmiast pobiegła tam i poczęła je szukać. Gdzie one są? W kundży? Może ona zapomniała je tam. I znalazła je. I w czasie, kiedy oni ciągle byli w tańcu, ona przyszła, znalazła te bransoletki i założyła na stopę Radharani. Nikt nie mógł tego zrozumieć. Taka jest praca Manjari. I to ona myśli jedynie o potrzeby jej Radhiki. I wszystkie kinkary są takie. Manjari stały i są bardzo bliskie. Kiedy ta wizja znikła, wielki lament i narzekanie i modlitwy do względem Swamini, od osobistych Swamini, aby pojawiły się, aby osiągnąć powrotem tą służbę. Widzisz? Kiedy ta wizja znikła, wtedy ja płaczę, modlę się o to, by odzyskać Twoją służbę i jestem Twój. Co się dzieje względem mnie? Co mi się dzieje? Jestem Twój, Swamini. Jestem Twój. Dlaczego identyfikuję się z moim fizycznym ciałem? Co stało się mi, że straciłem swoją służbę? Dawaj was mi. Proszę, pomóż mi. Daj mi łaskę, że mogę wrócić do mojego Siddhadeha, żeby odzyskać Twoją służbę względem Ciebie, moją służbę względem Ciebie. W ostatnich 9 wersetach, które podążają za modlitwami do lotosowych stóp Swamini i Swarupa Avesha w Radhakundzie, do lotosowych stóp Sri Govindy i Sri Vishakhi Sakhi, modlitwy są o uzyskanie spełnienia swoich pragnień. Spełnienie pragnień. W tym wersecie Virahi Raghunath przyjmuje całkowite schronienie lotosowych stóp Swamini po to, aby osiągnąć je bezpośrednio. To
Sharanagati oznacza przyjęcie schronienia albo podporządkowanie się. To jest moment, w którym rozpoczyna się sadhana bhakti. Bez tego nikt nie jest w stanie wykonywać jakiegokolwiek rodzaju bhajanu, medytacji. Gurudev Jai Ho. Sadhana bhakti oznacza fizyczne ciało, że ja nie mogę tego robić, że ja nie otrzymuję Twojej służby względem Ciebie. Oznacza, że jestem w sadaka, to jest sadaka bhakti w fizycznym ciele i kiedy udam się do Siddhadeha, do mojej swarupy Manjari, wtedy mój czas zatrzymuje się, wtedy ja wykonuję służbę. Wtedy mój czas zatrzymuje się. I wtedy wykonuję służbę. Dlaczego intonujemy? W sadaka deha. Kiedy wejdziesz w siddha deha, wtedy twoje japa nie jest wykonywane. Wtedy robisz, masz pewne wrażenie, które jest na zewnątrz, ponieważ wszedłeś w siddha deha. Wtedy zobaczysz, że twoje intonowanie nie odbywa się, nie praktykujesz, nie poruszasz swoim japasem. I to nie jest spanie. Wszedłeś tam. Nie wiesz, gdzie wszedłeś, ponieważ wszedłeś tam w swoim siddhadeha, w ciele duchowym, nawet nie znając siebie. Ale kiedy wrócisz i wtedy ponownie znajdujesz się w tym momencie, że musisz rozpocząć intonowanie. I w tym czasie twój bhajan także odbywa się. I rezultatem bhajanu jest to, że wchodzisz do swojego siddhadeha i wtedy nie możesz myśleć o tym, o tym bhajanie wtedy. Jesteś bardziej świeży, aby to czuć. Jesteś bardziej świeży i wypoczęty niż kiedy śpisz przez 6 godzin, aby odpocząć, aby coś zrobić. Potrzebujesz 4 albo 5 godzin, aby się wyspać. I wtedy, kiedy udajesz się do swojego siddhadeha i wracasz do swojego sadakadeha, wtedy jesteś bardzo wypoczęty, jedynie w 10 minut, w 15 minut, w pół godziny. To jest równorzędne temu z 6-godzinnemu snu. Zatem mahajanowie, oni śpią i robią to. One intonują, udają się do swojego siddhadeha. I kiedy są siddhadeha, wtedy wykonują służbę. My myślimy, o, Maharaj śpi, Maharaj robi coś. Ale o czym myślisz? On jest w swoim siddhadeha i wykonuje służbę. Sharanagati oznacza przyjęcie schronienia albo podporządkowanie siebie. To jest moment rozpoczęcia sadhana bhakti. Bez tego nikt nie jest w stanie wykonywać jakiegokolwiek rodzaju bhajanu czy medytacji. Kurde, podstawowa rzecz. Sharanagati, podporządkowanie. Zobacz. W Bhagavad Gita 18:66. Sarva dharma paridyajya. Dlaczego Krishna o tym mówi? Dlaczego? Kiedy chcesz przyjść do mnie, musisz utrzymywać dharmę. Jeśli nie otrzymujesz dharmy, wtedy ja sprawdzę to. Ale to mówię ci to w ten sposób. Ta dharma, tamta dharma. Ale powiem ci jedną rzecz więcej. Porzuć wszystkie rodzaje dharmy. Parityajya.
Mam ekam. Ja daję ekam. Ekam oznacza jedno. Moja jedna. Sharanam. Mam ekam sharanam. Kiedy chcesz udać się do mojej jedynej, jest jedyna rzecz, którą trzeba zrobić. Przyjmij schronienie. Tutaj widzisz to samo. Mam ekam sharanam jest jedyną rzecz, którą się zrobić. Dlaczego musisz to zrobić dla swamini? Mam ekam sharanam. Nie dharma, nie artha, nie kama, nie moksha. Jest tylko jedna rzecz, która działa. Sharanam. Przeczytaj jeszcze raz. Sharanagati oznacza przyjęcie schronienia albo podporządkowanie siebie. To jest moment rozpoczęcia sadhana bhakti. To jest, i zaczynasz ze sadhana bhakti i przesuwasz się do raganuga. Bez rozpoczęcia tego nikt nie może wykonywać żadnego rodzaju bhajanu czy medytacji. Ponieważ sharanagati tam nie ma tam sharanagi, nawet bhajan jest nama abhasu. Nie wiem, jakie przyjąć schronienie. Gdzie się udać teraz? Jest zbyt dużo zamieszania w moim życiu. W moim życiu nie mam schronienia. Nie mam wiary w nikogo. To znaczy, że mój bhajan nie jest wykonywany. Jeśli wykonujesz sadhana bhakti, najpierw zaczynasz sadhana bhakti. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to przyjąć schronienie. Aby wejść w raga bhakti. Schronienie oznacza, że wchodzisz w raga bhakti. Nie masz schronienia, nie ma wejścia. Dlaczego? Ponieważ jeśli nie praktykuję tego z moim mistrzem duchowym, ja nie mogę praktykować tego ze swamini. Proste. Nie znam smaku schronienia i tego, co jest korzystne w tym. Mam wątpliwości i nie mam schronienia. I kiedy nie mam wątpliwości i posiadam pełne schronienie, kiedy posiadam schronienie, wtedy dlaczego mam wykonywać karmę, artche, kamę czy mokrze? To jest moja dharma, aby zadowolić Ciebie, aby sprawić przyjemność Tobie. To jest Jaiva dharma. To jest Jaiva dharma. Mój Panie, muszę zadowolić Ciebie. Cześć. I fizyczna dharma oznacza, że muszę dbać o moją rodzinę. Ale to jest anitya dharma. Jedna rzecz to jaiva dharma, a druga rzecz to anitya dharma. To jest anitya dharma. A jedna rzecz to jest nitya dharma. I anitya dharma to jest bezużyteczna, to nie ma znaczenia. Więc kiedy jestem w jaiva dharmie, to jest rzeczywistość. I ta rzeczywistość przesuwa mnie do sharanagati. Jayitai. I ja skończę w tym momencie. Ciąg dalszy następnym razem. Jai Shri Radhe. Hari Om Tat Sat.